nazywam się Basia Starecka, jestem dziennikarką kulinarną i pamiętam, jak wiele lat temu, kiedy zaczynałam pracę w zawodzie, ktoś mnie spytał, czy byłam już w Izraelu. Kiedy okazało się, że nie, zdziwił się. Jak to, piszesz o jedzeniu i nie jadłaś jeszcze w kulinarnym raju? Szybko to nadrobiłam wycieczką do Tel Awiwu i od tamtej pory szukam smaków tej autentycznej izraelskiej kuchni tutaj, w Warszawie. Zabieram Was do miejsc, gdzie zjecie doskonały hummus, falafel, sabich czy szakszukę. Poznamy również osoby, które tworzą te restauracje i kawiarnie. Nazywam się Sylwia Potocka i prowadzę restaurację Meze i Szuk. Uwielbiam podróżować. Jedną z podróży, takiej, która zmieniła moje życie, był wyjazd do Izraela, do Tel Awiwu, do Jerozolimy. Tam właśnie natknęłam się na przepyszny falafel i naprawdę wspaniały hummus, których u nas nie było. Po mojej wizycie w Izraelu 8 lat temu postanowiłam zaryzykować i otworzyć podobną budkę z falafelami również w Warszawie. Meze otworzyłam w 2013 roku, czyli już 7 lat temu. Goście jak wchodzili, to się pytali, czym jest falafel, więc zamiast tłumaczyć, po prostu dawało się kuleczkę falafela i goście próbowali, mogli sami ocenić, czy im smakuje, czy nie. Dopiero po tym, jak warszawiacy pokochali pita falafel, zrozumieli, czym jest falafel, było prościej wprowadzić nowe dania do menu. Słowo meze oznacza przystawki. Tych przystawek stworzyliśmy już około 20. Ogrom możliwości, żeby złożyć sobie danie czy przystawkę, na którą akurat dzisiaj macie ochotę. Nowością w meze jest talerz jerozolimski. Jest to cały talerz hummusu z dwoma plastrami bakłażana, z karczochem, z sosem tahini i z przepysznym sosem amba, czyli z kiszonego mango. Przebojem naszej karty śniadaniowej okazała się szakszuka. Szakszuka jest bardzo prostym daniem, złożonym przede wszystkim z pomidorów, cebuli i z papryki, z dużą ilością przypraw. Główną przyprawą, na której się skupiamy, jest hamun, który najbardziej zbliżony jest do takiego zmielonego kminu rzymskiego. To wszystko się dusi na patelni, wbija się do środka jajko, które się ścina w szakszuce i tak też serwujemy gościom. Bo tradycyjnie jest to szakszuka z jajkiem, jest to szakszuka dla roślinożerców z bakłażanem i z czarną solą, świetnie imitującą jajko. Jest też szakszuka z ulubionym serem naszych gości, czyli z serem halloumi. Jest szakszuka z falafelem, szakszuka z cukinią, kozim serem i oliwkami. Czasami robimy też na lunche przede wszystkim taką jeszcze zdrowszą wersję szakszuki, czyli zieloną ze szpinakiem. Popularność kuchni izraelskiej przede wszystkim uważam, że wywodzi się stąd, że była to pierwsza alternatywa w Warszawie, w Polsce dla wegan i wegetarian. Często wracam do Izraela i zabieram ze sobą również moich pracowników, nie tylko kelnerów, ale też menadżerów, kucharzy, szefów kuchni. Zależy mi na tym, żeby na własnej skórze poczuli ten rytm, to tętniące życie, te przepełnione bazary, żeby wiedzieli tak naprawdę z czym to się je, dlaczego tak bardzo kochamy Izrael, dlaczego tak bardzo kochamy to jedzenie. Uważam, że dzięki temu udało nam się razem stworzyć dwie bardzo fajne restauracje, do których z przyjemnością wracają nasi goście. Maimon Ben Ezra. I'm from Israel and we are in Bekef, in Yana Pavla. I live in Poland about 14 years. I moved here because of work. I learned to be a chef in Sweden for 3 years and then I work in big hotels. So I work around the world in America, Malta, Georgia, Denmark, Romanian, and I went back to Israel finally after many, many years that I was out. And then I get telephone after 2 days if I want to come to work in Poland, in Chabad. It's a Jewish organization located nearly Arcadia. And they suggest me to work like a chef cooking for guys who were studying and a restaurant kosher. And like in the fairy stories, I met my wife in Chabad and I married her and I stay in Poland, so we are a happy family in Poland now. Bekef was a solution because I used to cook non-kosher food before. I was chef in regular hotels and then I became religious and I decided that there is no other religious places to cook in Poland, so I will open my own place. We run in the business since 2014. It's going good for us. I find out after 2 weeks that people start to give us a good
feedbacks about the food. First 2-3 weeks was Israeli, of course, because they know the food. And then we have young people, vegetarian, vegan. They was curious to see what kind of food we're doing. Later on with the time, I've been surprised that even older people, older, I mean really older, that probably was eating Polish food all life, start to come and take hummus home. Hummus, in my time, I'm 61 years old. When I grew up in Israel, when I was a kid, hummus was not popular. It was in areas where villages, Arab villages or Jaffa or places that Israeli Arabs, they make hummus. The area I grew up, it was no hummus. Lately in the 80s, they start to make ready hummus, like salads and sell supermarkets. And about 2000, it became a huge things all over the world. Israeli cuisine developed quite much in the last 20 years. Before, it was like every nation who came to Israel, every Jews, like if you are Polish, you eat Polish food, Jews, Polish food. Moroccan, eat Moroccan. The last 20 years, it became a huge fusion between all kind of countries that came to Israel. So we have a quite rich food because we can get all things, vegetables, fish, everything in Israel. Charaime, it's a kind of dish that made by Jewish from North Africa. It's Tunisian, Libya, Morocco. With the time, it became national food. Every competition in TV, MasterChef, all these kind of things, always somebody make charaime, because charaime is symbol Friday evening in Israel, Shabbat. Shabbat for us, it's written that you have to eat fish and meat, then you are a happy person, then it's good. Rosh Hashanah, it's the new year of us. In our house, in my family home, we did special things for Rosh Hashanah. One of them was lamb or beef together with topinambur. It's a nice root vegetable, little bit sweet taste, and it's boiled together with the beef or the lamb. Second thing we do, artichoke, karchoch, with chicken for Rosh Hashanah, and we do chicken with the pigva. The food have to be always a little bit sweet, because when you eat sweet in the beginning of the year, you get a sweet year all around the year. Now when I marry Polish woman, I'm almost Polish. Only the language is a little bit difficult, but it will come. For me, as a person who live in Poland, I'm very happy because nothing is strange for me. It's like to come back to a place that you knew before. Kuchnia Izraela to nie tylko samo jedzenie, lecz także długa i bogata tradycja picia kawy. Wszystko na ten temat wie Uri, właściciel tej kawiarni. Hello, my name is Uri Wolner. You are in the center of Warsaw on a street called Hoża. Behind me is my cafe called Coffee. There was a time in the beginning of Israel where you had a lot of immigrations coming from Europe and to Israel, that there was actually more cafes in Israel than in Paris. I mean, the culture of drinking coffee developed and became very, very popular. I'm originally from Israel. I was born in Jerusalem and later grew up in Kiryat Ono, which is a little bit outside of Tel Aviv, outside of Ramat Gan. Nice little quiet place, actually. I came to Poland in 2004 to begin my medical studies in Akademia Medyczna, which is actually over there. This was after finishing my army service, where I was in artillery as an officer. Of course, in the army, you drink coffee. It's usually in the form of a Turkish coffee because you're out in the field, so you have a little gas heater and what is called ibrik or tzezve. In Hebrew, we call it finjan. And you kind of make yourself coffee with sugar. Another thing that developed in the army is called dirbuk, which is, I would say, a very bootleg version of making iced coffee, which is you steal from the kitchen 2 pitchers of water, and when you put ice in the other, instant coffee and sugar, and basically then you find the youngest soldier in your unit, and that's his task, to just go
back and forth until one of the seniors decides it's good enough, and then just the seniors get to drink it. Coffee is now 5 years old in about 5 days, and the reason we decided to open up a cafe, putting on the side the whole issue of passion and so on, is the fact that I felt there's a need for a nice, proper neighborhood cafe, which is for everyone, whether it's the students, the neighbors, the tourists, or just what we call walkers that by mistake found themselves here. I did notice that Polish people in general are very hungry for new things and trying new things. Hey buddy, sorry. It's okay, it's good. Neighbors, we basically roast our own coffee, which allows us to constantly make sure that it's fresh in the way we like it. We have five regular blends, which is a mix of a few different coffees for espresso or home use, but in addition we also have our own singles, which means single origin coffees coming very parallel to the world of wine, where you have a particular cantina which has wine from one particular hill with particular amount of shade, humidity, sun, and French people picking the grapes. People really, really like one of the drinks that we do here, which is called chauva latte, which is actually making a latte with chauva inside, real chauva, not something else. It gives it a very delicate sweetness, but a bit of a thicker body, so it's very, very smooth and nice to drink. Hi, my name is Daniel. I'm from Israel, from Tel Aviv. One of the best stuff that you can do when you go to take a coffee is to match it with something sweet. So you buy the coffee and then you add yourself the rogalach, which is basically here. So as you can see, it's small, very comfortable, and one bite. This is our poppy seeds rogalach. They have honey, nuts, and wonderful taste. Let's see if it's true, yeah? I'm just baking them. They are still wet, which is very good. Second, we have the Trina cookies here. They're vegan. As much as it's a surprise, we're not in the middle. The other stuff is the buns. This is what I eat from when I was 10 years old. One hand is the bun, the other one is the cocoa from the supermarket. Because this is what you buy for one shekel at the time, and it was that simple. We have also the Jerusalem bagel. This is what we Israelis eat in the market. Seriously, it's one of those stuff you take on the way. And I love what you call pita. The pita basically is a food, a pastry that you never know where it came from. It can be one of the countries near Israel, like, I will not say Egypt, but let's say Syria or Iraq, and so on. Each Israeli today changed a very small part of the pastry thinking, because from where they came, this is the difference that changed. Nie mogłam trafić o lepszej porze na Plac Zbawiciela. Przecież to centrum nocne stolicy. Zbliża się zachód słońca, Warszawa za chwilę przestawi się na tryb nocny, ale najpierw zamówi Sabich. Sabich to akronim, S od salat, B od bejcim, które po hebrajsku oznaczają jajka, i hacil, czyli bakłażan. Jestem Kasia, znajdujemy się przed Sabichem, czyli izraelskim bistro z street foodem. Nazwa miejsca pochodzi od nazwy kanapki, a właściwie bardzo konkretnej kombinacji pochodzącej z Iraku, przywiezionej do Izraela przez irakijskich Żydów. Oryginalnie jest to sabich, ale można też to powiedzieć sabish, sabich, sejbich. Jest bardzo dużo różnych dziwnych określeń. Oryginalnie sabich, tak tylko uprzedzam. Do Izraela trafiłam w zasadzie trochę przypadkiem. Byłam w drodze do Hiszpanii, już jestem spinaczem skałkowym i miałam tam być tylko przez miesiąc, ale zakochałam się i zostałam, i utknęłam. Utknęłam na 4 lata i zakochałam się w tym kraju, w ludziach, w jedzeniu doskonałym.
Izraelska kuchnia jest bardzo ciekawa. Urzekło mnie w niej to, że jest niezwykle eklektyczna. Z jednej strony mamy bardzo duże bliskowschodnie wpływy, a z drugiej strony europejskie, właściwie z całego świata. Jedzenie odgrywa bardzo ważną rolę w życiu Izraelczyków. Przyjaciele spotykają się, czy rodziny, i jedzą do bardzo późna wieczorem, na przykład o 22 albo 23. Mamy podobnie. Zauważyłam w Sabichu, że zarówno ludzie przychodzą do nas na lunche, na zupy właśnie w ciągu dnia, ale też po szkole, albo po zajęciach, albo po pracy. Mamy też współpracę z naszymi przyjaciółmi z planu B, z którymi się dogadaliśmy, że właśnie w planie można zjeść sabicha. Wystarczy do nas zadzwonić spod planu i my wtedy donosimy to jedzenie. Sabich okazał się najlepszą kanapką i na kaca, i na takie guilty pleasure, ponieważ jest tam i ten smażony bakłażan, i to jajko albo awokado akurat w sabichu, bo mamy też wersję wegańską. To jest wszystko takie bardzo smaczne, a jednocześnie dość lekkie i nie obciąża żołądka. Ja już się nigdzie nie ruszam. Sabich można jeść przed imprezą, w trakcie imprezy, po imprezie i generalnie mieć mały Izrael w Warszawie.